Idziemy. I właśnie wam chcę, zobaczcie. Do spęski. Nie, tu się zmienia. Robi się. Tak. Jest damski oczywiście. Jak to wygląda? Nawet jest papier toaletowy. Chyba mydełko i nawet nie śmierdzi. No po prostu. No to fajna skała jest. Głaz, skała. A my idziemy dalej. Przed siebie. Śmietniki są. Są śmietniki, są ławeczki non-stop. Źródełka. Wszędzie woda, natura. Tak, nie, ale naprawdę jest coś pięknego. No dosłownie to, co potrzeba, wszystko jest. Nawet to jest toj-toj. No to że nie trzeba gdzieś tam po krzakach latać. I nie śmierdzi. Ale nie śmierdzi, ale jest papier toaletowy. Nie, no, pełna kultura, więc polecamy. Ale też ławki są w zajebistych miejscach. No. Kurde, ja się tylko proszę o zdjęcie. Tak. Ja mówię, że tutaj dosłownie ta cała droga, ja bym te półtorej godziny musiał mieć kamerę włączoną. No. I wychodzimy na taką przełęcz piękną. No, no co ja będę mówił, ja się już powtarzam cały czas pięknie. Przepięknie teraz. Możecie policzyć w komentarzach, ile razy padnie samo pięknie. O, cudownie. Pięknie, cudownie, wspaniale. Mega. Co tak to przedmiedzisz? Kolejny przystanek do robienia zdjęć na takiej małym skale. Tu akurat jest już główna ulica i rzeka płynie. No idziemy dalej. Do Lattenbrunnen mamy jeszcze 50 minut. Mamy 50 minut, Tündelbach 20 minut, a do namiotu 35. Jesteśmy na wysokości 843 metry. No to nie ma szało za bardzo. No i teraz po jakimś tam kilku metrach, nie wygubiłem się, no trochę zrobiliśmy mały dystans. Tündelbachhalle i tam idziemy na chwilę, zbaczamy z kursu, bo normalnie powinniśmy iść tam. Ale idziemy, bo stąd nad widać te wodospady. To cały czas są takie punkt informacyjne i toaletę 500 metrów. Zgadza się, 500 metrów. Nie za tym domkiem, tylko tam on tylko dach widać. Tam jest toaleta przy krówkach. A ja idę do nich.
Chcę wam pokazać, że tu są pola kampingowe, ale one są w ogóle... Nie ma bram, tu normalnie jest wejście przez mostek na pole. Halo. I ten. Tu są domki pod wynajem. No i tak wygląda kolejny camping. A ten camping, zaraz wam powiem jak się nazywa. A już wiem jak się nazywa. Jest fajnie, w fajnym miejscu też położone. Bliżej Lautenbrunnen. I bliżej tych wodospadów. I on się nazywa camping Bre... Ja akurat flaga źle. Breithorn. O, camping Breithorn. No i tak się to prezentuje. Jest trampolina. 45 minut w Lautenbrunnen. Jesteśmy na wysokości 830 metrów. Kochani, ja wam powiem, że tak człowiek patrzy na te góry z daleka, to takie na góry, ale czym bliżej się podchodzi, to takie olbrzymie, wysokie są. Teraz ja tu w cień wejdę, bo wam w górę to słońce będzie oślepiało. I jesteśmy przy tym wodospadzie. Od razu wam powiem, że tu chłodno jest. O! A co tu się stało? W 2009 zginął się. Za bardzo nie idzie wejść. O! Tylko trzeba mieć kurtki przeciwdeszczowe. Ale tu nie można. To możemy drugim razem przyjść. A tędy chyba można. Ale dzieciaki, kurtki weźmiemy, jak idziemy drugim razem. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in